Kifista, Natan Węgrzycki-Szymczyk. Natan, aż by się chciało rzec, coś ty chłopie zrobił. No bieg był niesamowity i cieszę się bardzo, że dało się zdobyć ten medal. Walka była do samego końca, ale od początku byłem w stawce i wiedziałem, że na finiszu wszystko jest możliwe, bo czułem się bardzo dobrze na tych zawodach. Początek był, wydawało się, trudny, bo piąte, czwarte, piąte do 1500 metrów byłeś przedostatni razem z Duńczykiem, a prowadził cały czas Niemiec. Ale ostatnia 500 to była petarda. Niby tak, chociaż powiem, że tak naprawdę nie patrzyłem, co się dzieje tam daleko po prawej stronie. Wiedziałem, że Duńczyk, który jedzie obok mnie, jest bardzo mocny i jechałem cały czas, żeby być obok niego. I wiedziałem, że on będzie się przesuwał stopniowo i po prostu cały czas się zabierałem razem z nim. Natan, tak patrząc z perspektywy tych całych mistrzostw, był to praktycznie pierwszy i ostatni wyścig w rywalizacji międzynarodowej. Jak ty to w ogóle, twój organizm się do tego przystosował? Bo wiadomo, było więcej treningów niż tej rywalizacji. Tak, to prawda. Dobrze było w końcu wystartować, bo po to trenujemy. Ale też 3 tygodnie temu były mistrzostwa Polski rozegrane przez cały rok. Mieliśmy też treningi, starty kontrolne, także wiedziałem, że jest dobrze, ale tylko musiałem potwierdzić to na prawdziwych zawodach, więc cieszę się, że to udało się w najważniejszym momencie. A same zawody jak podsumujesz? Bo kwalifikacje, repasaż, miałeś ten wyścig więcej do rywalizacji. To był, patrząc jaki jest sezon, to był plus czy minus, że musiałeś o ten wyścig dłużej? Myślę, że to nie miało większego znaczenia, jak już to może był plus. Zawsze lubię mieć więcej biegów. Organizm się dobrze regeneruje i też ta forma z biegu na bieg była coraz wyższa i to było też odczuwalne. Także wszystkie biegi były naprawdę dobre, bardzo dobrze się czułem i świetnie mi się jeździło, więc cieszę się, że ta forma przyszła, kiedy miała przyjść. No to teraz życzę, aby forma przyszła przed igrzyskami, a później na igrzyskach, no bo niestety kwalifikacji jeszcze zapewnionej nie masz, a jesteś 7. zawodnikiem igrzysk. Tak, to prawda. Rok temu nie wyszło tak, jakbym chciał. Miałem kontuzję, też cały czas studiowałem, także jeszcze jest dużo pracy do wykonania, ale jest na pewno optymizm. Możesz zdradzić plany, jakie treningowe? Co teraz będziesz? Na pewno będzie jakaś przerwa, jakiś odpoczynek, bo to się należy. I kiedy startujesz już, tak się przygotowujesz już pod te kwalifikacje? Tak, będzie trochę przerwy. Tak naprawdę nie mam pojęcia, jakie są do końca plany, bo nie mamy zbyt dużo informacji ze strony związku. Myślę, że od połowy listopada, od grudnia już będą pełne przygotowania na całego. Także no, trochę przerwy na pewno się przyda, bo sezon był długi, ale na pewno też będę wypoczywał aktywnie.